w sezonie czwartym, nowa mechanika. WoW, sezon czwarty, Fated Raidy, hashtag nikogo w nawiasie. Tego nawiasu nie czytaj. Zima nadejdzie szybciej w tym roku, ponieważ już niedługo wraca do nas Lich King ze swoją premierą w Wrath of the Lich King Classic, ale Blizzard tutaj popełnił małe faux pas. Dodatkowo już za parę dni, bo 3 w Stanach, 4 u nas, rusza 4 sezon Shadowlandsów. Wszyscy się bardzo na to cieszą. Nowe Fated Raidy, nowe dungi, zmiany w giru, jakieś mounty, także ogromna radość. Dodatkowo Blizzard obsypuje internet oznaczeniami swojego nadchodzącego smoczego dodatku, a jeśli tego wam jest mało, no to w Alfie też dzieje się ciekawie i wasze ulubione ewokery dostały nieźle po łapach. Wiem, że tego jest dużo, ale nie martwcie, drogi widzu, ja nazywam się Spiralus Dominik i oto Endgame News i zaraz wszystkiego się dowiesz. Czujecie to zimno? Nie, to nie moja cringe'owa stawka do tego filmu, tylko no nadchodzi Wrath of the Lich King Classic, ponieważ Blizzard w bardzo fuj w sumie typowy sposób wylikował, a potem potwierdził datę premiery Wrath of the Lich King. Już 26 września gra zadebiutuje na amerykańskich oraz europejskich serwerach. Oczywiście nie odbyło się bez małej wpadki, ponieważ wyglądało to tak, że ktoś wszedł na stronę, pojawiła się zapowiedź z datą, po odświeżeniu oczywiście data zniknęła, prawdopodobnie ktoś bardzo szybko stracił pracę, no ale jak już mleko się wylało, to parę godzin później wleciało nam oficjalne oświadczenie, no że tak, jednak 26 września to będzie premiera Wrafa. No czego się możemy spodziewać? No właściwie tego samego, czyli Wrath of the Lich King Classic z drobnymi zmianami, o których więcej powiemy w osobnym filmie. Będzie trochę wcześniej prepatch z eventem, z tym nowym dungiem, co jest nowością. Dostaniemy troszeczkę podrasowany później Naxxramas oraz parę innych feature'ów. Dajcie znać w komentarzach, czy planujecie z tego tytułu logować się ponownie na serwery klasika. Brzydki smok. Tak zrobił Blizzard i znerfił na dzień dobry Drachtyrów. Tak, ich nowa zabawka, przy okazji nasza, dostała 30% nerfa. O co chodzi? Już mówię. Mianowicie, dla tych, co nie wiedzą, Drachtyrzy mają taką fajną, racjalową umiejętność, która pozwala im uprawiać taki mini Dragon Riding. Dragon Riding to jest nowy feature, który będzie dostępny w World of Warcraft Dragonflight. Będzie pozwalał na specjalne, wymyślne latanie naszym smoczym wierzchowcem, którego będzie można rozwijać, kustomizować, wbijać się wysoko w powietrze, szybować i robić specjalne akrobacje. I taką, powiedzmy, uproszczoną wersję tego Dragon Ridingu ma wbudowaną w siebie nasz Drachtyr. Co w tym złego? No nic, wszyscy się tym bardzo dobrze bawili, ale zaczęli też trochę latać w nietypowe, wcześniej nieplanowane miejsca w Eastern Kingdoms czy w okolicach Orgrimmaru. No i Blizzard stwierdził, o nie, coś tu jest, nie bardzo za dobrze się bawią. No i co? I dostał nerfa 30%. I ciężko to jakby określić, jak to dokładnie wygląda ten nerf, ale w skrócie, jeżeli mamy liczbę powiedzmy 1000 i to wyglądał, ten 1000 oznaczał maksymalną prędkość, jakby czas wznoszenia się i tak dalej, no to możecie sobie od tego śmiało odjąć 30%, czyli będziemy latać wolniej, krócej, niżej, będzie mniej fajnie. Czy to był akurat potrzebny nerf i czy tego akurat to była jakby takie zmiana pierwszej potrzeby dla Drachtyrów? No nie powiedziałbym, ale no tak jak mówię, jest to dopiero alfa, także powiedzmy, że Blizzard no ma jeszcze trochę czasu, żeby pewne rzeczy poprawiać, pozmieniać. Zmiany też można cofnąć, także jeżeli coś się zrobi źle, drogi Blizzardzie, można to poprawić. Pozostając w temacie alfy Dragonflighta, mamy już 3 build, za rogiem właściwie kryje się 4. A co w tym 3 nowego? A między innymi nowe talenty, chociażby dla Paladyna. Bardzo dobrze mi się gra Paladynem zarówno w Retribution, jak i w Protection. Jeżeli nie zrobią jakichś złych zmian, to czeka nas bardzo ciekawa klasa. Dodatkowo mamy nową, piękną krainkę, czyli The Waking Shores, która jest krainą początkową, jakby od niej będziemy zaczynali całą naszą przygodę na Smoczych Wyspach. No i co można o niej powiedzieć? No w skrócie można się rozmarzyć i powiedzieć wprost.
jest piękna. Naprawdę wizualnie jest zachwycająca. Widać, że jest już też przygotowana pod Dragon Riding, który... No, może wielu zaskoczyć, ponieważ nie jest aż tak dobrze zaimplementowany, przynajmniej na starcie, jakby się chciało wydawać. Myślę, że sporo osób na ten Dragon Riding będzie narzekało na początku, ponieważ no, jest to nowy feature gry, który będzie wymagał rozwoju, tak? Będzie drzewko i tak dalej. To drzewko rozwoju póki co w alfie nie działa. Czekamy na jakiegoś pomniejszego fixa, który jakby to drzewko nam uruchomi. Na razie możemy jedynie zmieniać wizualnie naszego smoka. I to, co działa, działa dobrze, ale widać, że żeby komfortowo poruszać się tylko za pomocą Dragon Ridingu, no zajmie nam to trochę czasu, będzie wymagało rozwoju naszego smoka, co nie zmienia faktu, że podróż po samej krainie, po tych lokacjach jest bardzo ciekawa, jest bardzo przyjemna dla oka, no i oczywiście nie można zapomnieć o kaczuszkach. Tu są kaczuszki, tam są kaczuszki i kaczuszki są po prostu piękne. Szymon, proszę, daj tu jakiś dużo kaczuszek. Kwa, kwa, mogę kwakać obojętnie. Kaczuszki są i są piękne. A skoro jesteśmy przy smokach, to Blizzard postanowił trochę ozdobić nasz internet. Co zrobił? Wypuścił oficjalne emotki animowane, jak i takie nieanimowane, związane ze smoczkami, różne emoji, które są bardzo fajne. Można je sobie dodawać zarówno na streamy, na Twitchu, do Discordów, używać je w różnych miejscach. I powiem wam, bardzo, bardzo mi się to podoba i fajnie, że bawią się konwencją i wrzucają takie drobne, wesołe ciekawostki. Mam nadzieję, że tego będzie więcej, ale jeśli chodzi o wizualne aspekty, to bardzo ładny jest też nowy mount do zdobycia w sezonie czwartym. Co? Czy ktoś powiedział sezon czwarty? Halo, Shadowlandsy, pobudka, stajemy! Tłumy ludzi właśnie lecą na serwery, żeby... No i tutaj... Nie, no tłumy może nie, ale tak, wchodzi sezon czwarty. Sierpnia pojawi się sezon czwarty na serwerach, czyli już dosłownie za chwilę, albo może jak oglądacie, już ten sezon czwarty ruszył. A co z nim? Między innymi Faded Rajdy, chyba jeden z ciekawszych feature'ów. Dostaniemy wszystkie trzy rajdy z Shadowlandsów, czyli Sepulchar, dostaniemy Castle Natrie, oraz nasz ostatni rajd dostaniemy już od teraz. Jak to będzie wyglądało? Będziemy mieli rotację rajdów, co tydzień będzie inny rajd z drobnymi modyfikacjami, z którego będzie leciał trochę lepszy gear. I teraz zapytacie, no ale po co robić te rajdy? Przecież to już było, już byłem i Denatriusa pokonałem, i Sylvana już leży, i Jailer już leży. Po co mi to? A no po to, że możecie zdobyć trochę lepszy gear z wyższym item levelem, przygotować się na nadejście smoczku i być już bardziej dokokszoną postacią. Ale jeśli to nie jest waszym głównym czynnikiem, nie zależy wam aż na tym tak bardzo, to może nowy zielony slajmowy mauncik was zachęci, który jest po prostu błędny. Wystarczy skończyć te trzy rajdy na normalu i ten oto mount, którego właśnie widzicie na ekranie, wpadnie w wasze łapki. No ja wam powiem tak, on jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba i my się już tam na naszym Discordzie gildyjnym skrzyknęliśmy, że no tyle osób, ile jest chętnych, idziemy, zwalniemy te rajdy, nawet na normalu. Nie, jak nam się nie będzie chciał, będziemy robić heroika, ale tego mounta chcemy mieć. Prócz rajdów czeka nas też nowy mix M+ów z nowym afiksem Shrouded. To oznacza nowy afix, mianowicie będziemy mieli jakiegoś ukrytego na Trezima, którego będzie trzeba odnaleźć, pokonać i da nam odpowiedniego buffa, to tak w dużym skrócie. Ale co ciekawsze, pojawi się nowa rotacja nowych dungów. Nowych starych, ponieważ dostaniemy tutaj m.in. odświeżony Tazawesz Streets of Wonder, Tazawesz Solas Gambit, Operation Mechagon Junkyard oraz Operation Mechagon Workshop, Return to Karazhan oraz Grimmal Depot i Iron Doki. Także zupełnie stare w nowym wydaniu Dungi DM Plusów, które na pewno troszeczkę odświeżą. Będzie też nowy mount, będzie to Recolor. Oczywiście już znanego nam mounta za tak zwane piętnastki, który no, wygląda tak. Mi się akurat ten fioletowo-złoty chyba najbardziej podoba z tych, co był. Także tu jest kolejny powód, żeby wrócić i się pobawić. No, nie oszukujmy się, sezon czwarty jest sezonem testowym, w którym Blizzard chce sprawdzić jakby miksowanie się starszych dungów w obecnym kontencie. Takie coś będzie miało też miejsce w Dragonflight'cie.
Także myślę, że to jest dobra okazja, żeby zobaczyć, jak to może wyglądać w kolejnym dodatku. No i też dajcie znać, czy wy planujecie wrócić na sezon czwarty, czy planujecie zdobyć Mounta z Fated Ride'ów, czy będziecie chodzić na M+y, żeby zobaczyć, jak wyglądają nowe afiksy, czy nowe dungi. Bo jestem tak naprawdę ciekawy, jak wiele osób będzie chciało ponownie wrócić do naszych ulubionych Shadowlandsów. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tym, co się dzieje teraz w WoWie. Czy planujecie grać sezon czwarty, czy szykujecie się na Wrath of the Lich King, czy czekacie z wypiekami na twarzy na nadejście Dragonflight'a. Dziękuję wam bardzo serdecznie, ja nazywam się Spiralus, to było Endgame News i zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia, no i cześć!